Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zacieśniają współpracę w zakresie zapewnienia najwyższego poziomu ochrony w transporcie lotniczym. W dniach 16 i 17 września 2021 roku odbyła się konferencja, podczas której uczestnicy omówili zagadnienia dotyczące kwestii bezpieczeństwa lotnictwa oraz pochylili się nad podejmowanymi inicjatywami związanymi z Zarządzaniem bezpieczeństwem. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na to, że prawidłowa praca portu lotniczego wymaga współdziałania wszystkich komórek odpowiedzialnych za zapewnienie właściwego poziomu ochrony. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Poza organizatorami były to m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Straż Pożarna, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Straż Graniczna, i wojska obrony terytorialnej. Wszyscy uczestnicy konferencji byli zainteresowani zacieśnieniem dalszej współpracy oraz wyrazili przekonanie, że tego typu spotkania, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń i poglądów, zwiększają skuteczność systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.